Kiedy dobrze mi jest, szeroki mam gest i wszyscy lubią mnie tak. Ale ja dobrze wiem, gdy skończy się fart, przyjaciół też będzie brak. Lecz nie martwię się wcale, bo jesteś ty, masz dla mnie otwarte drzwi. Gdy trzeba, uśmiech twój rozjaśnia mi szare dni. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Zawsze kiedy trzeba, spadasz mi jak z nieba i jest dobrze wszystko już. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. We dnie w nocy wszędzie jest i zawsze będzie uśmiechnięty anioł stróż. Znamy się tyle lat, więc jesteś jak brat i ufam ci, dobrze wiesz. Wszystko zawsze nam gra, dzielimy na dwa momenty dobre i złe. Ty potrafisz mi pomóc jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Zawsze kiedy trzeba, spadasz mi jak z nieba i jest dobrze wszystko już. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. We dnie w nocy wszędzie jest i zawsze będzie uśmiechnięty anioł stróż. Ty potrafisz mi pomóc jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Zawsze kiedy trzeba, spadasz mi jak z nieba i jest dobrze wszystko już. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. We dnie w nocy wszędzie jest i zawsze będzie uśmiechnięty anioł stróż. Fajnie, że cię znam. tańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę, kochany pocałuj mnie. Ja tak marzę od lat, by tak jak tak oglądać świat. A kiedy nastaje noc i wszystko może się stać, zamykam oczy i wiem, że dzisiaj spotkamy się. Noc tak ciemna i tu może śpi, blask księżyca, a w nim ja i w ramionach twych przetańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę, kochany pocałuj mnie. Noc tak ciemna i tu może śpi, blask księżyca, a w nim ja i ty. W ramionach przetańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę, kochany pocałuj mnie. Skoro wygodnie już siedzicie, to teraz nie ruszajcie się i bez tego ruszania przenosicie się do Kępna razem z nami. Witaj Sebastian, witajcie szanowni państwo. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się kolejne, tym razem już 447 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Jak ono wyglądało? Otóż 3 piosenki spadły ze swoich dotychczasowych miejsc, 3 poszybowały w górę i 4 pozostały na dotychczasowych pozycjach. Proszę posłuchać, jak wygląda nasza gorąca top 10. Na miejscu 10 bez zmian Alina Tańczy. Miejsce 9 to spadek Kobiety na walizkach. Wyruszamy z walizkami. Miejsce 8, tutaj szlagier, który pozostał na tej pozycji, Harmonik z Tobą na zawsze. Na 7 Justyna Adamczak, Kocham tylko Ciebie, tutaj również bez zmian. Na 6 w górę Krzysiu Pietrek, Proste Słowa 2. Spada niestety Oxford Duo, Melodia z 8 nut, w tym tygodniu miejsce 5. W górę natomiast pnie się Arkadia Band, Gram wa Bank na 4. 3 Ewa Czajka, Pokochaj mnie, to szlagier, który spadł. Miejsce 2 bez zmian Team Fabian, Singing Yeah i miejsce 1 Karol Hadrych, Kiedyś. I tak właśnie w całości wygląda 447 notowanie. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Gorąco pozdrawiam z Kępna. Do usłyszenia za tydzień. A to 447 finał Top 10 Radia Sud przedstawiła Joanna Kaczorowska. W Wielkopolsce na fotelu lidera zasiadł szlagier Kiedyś Karola Hadrycha. Bo tylko z Tobą chcę dzielić swe dni. Patrzeć co dzień w Twoje oczy ukochane. Szlagier Kiedyś numerem 1 w radiowym wydaniu w Wielkopolsce. W naszej telewizyjnej liście w poprzednim finale na miejscu z numerem 2. A może dzisiaj uda się wskoczyć na podium. O tym się przekonacie, jak zostaniecie z nami. Tylko z Tobą wciąż wiruje cały świat, choć za nami tyle pięknych wspólnych lat. Tylko z Tobą obok Ciebie pragnę być, razem z Tobą w każdej chwili ciągle śmiać się, śnić. Tylko z Tobą każdy dzień wciąż bawi mnie, chociaż wokół tyle spraw wciąż dzieje się. Tylko z Tobą słodkie wino, tylko z Tobą dziewczyno, pragnę z Tobą, tylko z Tobą zawsze być. Nowy dzień zaczyna znowu się, stoisz w drzwiach, piękna jak we śnie. Śmiejesz się i dajesz mały słodki znak, serce moje znów zabiło mocno tak. A nie stróż, co ciągle przy mnie trwa, oczy swe jak dwa diamenty ma. Kochać chcę i zawsze blisko patrzeć w nie. W sercu Ciebie mam głęboko, gdzieś na dnie. Tylko z Tobą wciąż wiruje cały świat, choć za nami tyle pięknych wspólnych lat. Tylko z Tobą obok Ciebie pragnę być, razem z Tobą w każdej chwili ciągle śmiać się śnić. Tylko z Tobą każdy dzień wciąż bawi mnie, chociaż wokół tyle spraw wciąż dzieje się. Tylko z Tobą słodkie wino, tylko z Tobą dziewczyno, pragnę z Tobą, tylko z Tobą zawsze być. Każdy dzień kolory piękne ma, z Tobą wciąż w mym życiu wiosna trwa. Tobie chcę na zawsze całe serce dać, bo ta bajka jak najdłużej musi trwać. Dobrze wiesz, ucieka szybko czas, dobry los już nie opuszcza nas. Kochać chcę te chwile, które Bóg dał nam, już na zawsze w moim sercu Ciebie mam. Tylko z Tobą wciąż wiruje cały świat, choć za nami tyle pięknych wspólnych lat. Tylko z Tobą obok Ciebie pragnę być, razem z Tobą w każdej chwili ciągle śmiać się śnić. Tylko z Tobą każdy dzień wciąż bawi mnie, chociaż wokół tyle spraw wciąż dzieje się. Tylko z Tobą słodkie wino, tylko z Tobą dziewczyno, pragnę z Tobą, tylko z Tobą zawsze być. Tylko z Tobą wciąż wiruje cały świat, choć za nami tyle pięknych wspólnych lat. Tylko z Tobą obok Ciebie pragnę być, razem z Tobą w każdej chwili ciągle śmiać się śnić. Tylko z Tobą każdy dzień wciąż bawi mnie, chociaż wokół tyle spraw wciąż dzieje się. Tylko z Tobą słodkie wino, tylko z Tobą dziewczyno, pragnę z Tobą, tylko z Tobą zawsze być. Tak jak Grzech zapowiadał, Rostomili, tak też Grzech uczynił. Razem ze mną jest Krzysiu Pietrek, czyli Święty Mikołaj. Witam Ciebie, Sebastianie, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. No właśnie. Krzysiu, to co przynosi ten Mikołaj? Prezenty. Różne. No właśnie, ty żeś se sprezentował jako Gyszynk sum do siebie, można powiedzieć. Tak. Płyta nazywa się? Spełniać marzenia. No właśnie, i o tych marzeniach świątecznych chciałbym, nie inną o świątecznych, ogólnie o marzeniach w trakcie tego naszego spotkania chciałbym z Tobą poklachać, no a są my przed świętami, to marzenia mogą się spełnić przede wszystkim. A żeby dostać taki prezent od Świętego Mikołaja i spełnić marzenia, to co trzeba? Pracować ciężko. I? Co jeszcze trzeba? Być grzecznym. O. Trochę mógł być niegrzeczny. Dobrze, moi rostowi. Tak właśnie myślałem, czy byłem grzeczny, dlatego mówię, pomyślę. Czy mogę powiedzieć? Zastanowił się Krzysiu, skoncentrował się, a my już za chwilę będziemy klachać dalej. Dobrze wciąż pamiętam tamten dzień. W oddali nagle zobaczyłem Cię. Krzysiu, to skoro coraz bliżej święta, to czas trochę o tych świętach też poklachać. Moment, kiedy prezenty, gieszynki są wręczane podczas Wigilii u Ciebie, to jest przed kolacją, po kolacji? Po kolacji. Jest kolacja, po kolacji dzielenie się opłatkiem i po opłatku wszyscy do prezentów. Nie ma tego szukania pierwszej gwiazdki jakaś tam na niebie, żeby jednak coś jeszcze podciepnąć pod ta choinka? Nie. Nie ma. Powiem Ci, nie ma tego szukania od czasu, kiedy mamy psa. Pies nam nie pozwoli. On pierwszy i to jest ciekawe, że on wyczuje, który prezent jest jego. On innych prezentów nie ruszy, tylko pod choinkę on pierwszy i także dlatego się śpieszymy, żeby... Krakowsko sucho zawsze stoi tam. Dobrze, słuchaj, to teraz jeszcze troszkę chciałbym pogadać z Tobą o tym Twoim prezencie, największym chyba na te święta, czyli płyta. No i oczywiście też troszkę o tym rozstaniu z tą niebieską kampanią, nie? Z niebieskim kolorem. Co żeś sobie tak pomyślał, jakże się rozstał z tym niebieskim kolorem? Na początku była załamka, muszę powiedzieć. Człowiek się troszeczkę załamał. Szkoda, fajnie było, no ale koledzy podziękowali. No i co dalej? Ale dzięki niektórym osobom, życzliwym osobom, stało się to, co się stało, że stworzyłem nową płytę i poszłem w drogę taką autorską, tak. A powiedz mi, to był taki dosyć mocny, bo to na pewno był mocny cios, bo pora lat, żeście razem jednak spędzili. 7 lat. Nazywało się to Zgrana Opaka, jakby na to nie spojrzeć. Ale powiedz mi, była to taka motywacja do tego, żeby, może inaczej, od drugiej strony, myślałeś wcześniej o tym, żeby coś z sum zrobić, będąc w tym tercecie? Nie. Nie było takich pomysłów. Były zamysły muzyczne, które właśnie chciałem wykorzystać w zespole. Mhm. Żeby te piosenki, wiesz, powstały i... Jako Blue Party. Tak. Blue Party nie ma, wtedy Krzysiu go do... No to co? Wiesz co, no była załamka, no i dzięki, mogę powiedzieć, pewnej osobie, twórcy Listy Śląskich Szlagierów, Jan Musialik, który pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: nie załamuj się, rób swoje, i dał mi takiego, można powiedzieć, pozytywnego kopa. No jak widać, który zadziałał. No i tu z tego serca dziękuję, bo tak myślałem już po prostu, żeby zostawić i... I się tam zająć w ogródku, się tam robić. Ogródku, tak. A jednak wziął się synek do roboty. Po męsku to wyraził, nie trzeba było tego wypipać, mogliśmy to wszystko śmiało wyemitować. Chociaż w internetach można wszystko. Wszystko. A co? A czym bardziej, tym jest lepsze i... Dobrze, to my tam troszkę pikanterii już za chwilę też wezmiemy i dodamy do tego. Dzieci śmiech i tyle czułych słów. Tak dobrze mi, gdy jesteś przy mnie tu. Trochę się przeniesiemy w czasie i trochę właśnie o tym takiej męskiej twojej decyzji jeszcze, bo rok 2020, październik, powstaje twój taki pierwszy zamysł muzyczny wtedy na te solowe nagranie. Pewnie, żeś nie do końca jest przekonany, czy dosz rady, czy jednak nie dosz rady, czy solo występować jest ok, czy nie jest, czy to udźwigniesz, nie? Były takie właśnie zamysły i były takie, jak to powiedzieć, zastanowienia, nie? Czy człowiek to udźwignie, tak mówisz właśnie. A powiedz mi, jakie elementy przeważały za tym, żeby jednak samemu? Wiesz co, tak mówiłem, te pomysły muzyczne już były tam, istniały, już były, znaczy już tam parę lat temu, co właśnie miały być wykorzystane w zespole, nie zostały wykorzystane, więc mówię, no coś jest. No i wtedy zadzwoniłem do Mateusza Szymczyka i... Czyli jednym słowem było ci troszkę szkoda tego, co żeś Kaś tam w głowie miał poukładane, Kaś zapisane, rozpisane i nie chciał, żeby to po prostu przepadło. Tak, jest coś takiego, że wiesz, człowiek chciałby, żeby jakieś tam twoje melodie też zaistniały, że to jest twoje, wiesz, radość, nie? No dobra, padła decyzja na tak, robisz i jak to potem dalej wszystko wyglądało z tym pierwszym numerem? Był pierwszy utwór, Proste Słowa 2, który też długo się utrzymywał na listach przebojów tutaj lokalnych. Jest zamysł muzyczny, który już był dawno, tylko wtedy do Mateusza i do Adriana jeszcze Gromy, bo Adrian Groma też przy tym utworze zdziałał bardzo dużo. Do Oli słowa, później do studia, nagrywanie i... Był strach przed tym, co, był strach, co będzie. Ludzie powiedzą? Tak, tak, był strach. Był strach, bo wszyscy mnie kojarzyli z zespołem. Wiesz, był ten jakiś tam kierunek muzyczny tego zespołu i wszyscy jak mnie zobaczą z ciekawości, co to będzie, nie? Czy to będzie to samo, podobne, czy całkiem coś innego, w jakim kierunku, nie? Także patrząc się... dzisiaj na to, tak już na spokojnie, na chłodno, wydaje ci się, że to było dobre otwarcie? Tej solowej wydaje drogi? Mi się, że było dobre otwarcie. To mamy zupełnie podobne. Spodziewałem się, wiesz, że nie będzie tak łatwo, ale był strzał. No tych strzałów na płycie jest nieco więcej i o tej płycie już za chwilę właśnie będziemy dalej gadać. Za wszystkie nasze dni i za spełnione sny, z głębi serca dziś dziękuję ci. To teraz zrobiłem takie szybkie podsumowanie tej płyty, bo na tej płycie jest 14 szlagierów, tak. Nie wszystkie są autorskie. 3 ludowe, prawie wszystkie teksty Aleksandra Baron, jeden Jarosław Nowosat. Tak. Kompozycyjnie Krzysztof Pietrek, Mateusz Szymczyk, Jurek Macoła, a gościnnie Bernadeta Kowalska, wokalnie Artur Motyka na saksofonie, Artur Konwiński, gitara hawajska. Hawajsko to bardzo ciekawy instrument, no, znany wszystkim Robert Ekier na akordeonie, Mateusz Szymczyk na gitarze, aranżacyjnie Adrian Groma, Mateusz Szymczyk i Jurek Macoła. W chórkach zaś też znane postacie, bo Sylwia Komander i Dominika Radosia. No dobrze. Radasik oraz Mateusz Szymczyk. Mateusz Szymczyk też w chórkach. To jest całkiem niezła śmietanka pozbierano. Tak troszkę na grubo to wszystko poszło. Wydaje ci się, że... Bo zanim zadam pytanie, które mąkaś z tyłu głowy, to wydaje ci się, że jest szansa na to, żeby większość z tych artystów pozbierać na scenie? Chciałbym, żeby nastał taki moment, że wiesz, dzwonię, zbieramy się wszyscy i występujemy razem. Dlatego te utwory są tworzone z tą myślą, że to nie jest tylko komputer, ale są instrumenty żywe i jakby wiadomo, pandemia, nie wiadomo co będzie dalej, ale jak to wszystko rzeczywiście by się ucichło i byłaby taka możliwość, to jak najbardziej. I teraz to właściwe pytanie, bo to jest pytanie, które jest trochę takim nudnym pytaniem, ale zadaje się zawsze artystom, jak wydają swoja płyta, o szufladkę i o to, jako muzycznie jest ta płyta. Czy jest w ogóle jakoś taka szufladka na tym śląskim rynku muzycznym, w którą do się wsadzić ta płyta muzycznie, bo jest ona na przykład taką, a nie inną? Co, według mnie ta płyta jest taka uniwersalna, szlagierowa, bo wiadomo w tym kierunku człowiek tutaj tworzy, bo publiczność uwielbia taką muzykę. Ale te brzmienia już są... Te brzmienia są bardziej nowoczesne. No właśnie. Tak, są nowoczesne i niekiedy też myślę, czy człowiek nie za bardzo tak by nie przesadza, żeby wiesz, nie odejść od tego kierunku, od tego szlagieru, żeby to nie było za bardzo nowoczesne znowu. A może to jest jakiś sposób na to, żeby się trochę wyróżnić na tym rynku? Bo nawet patrząc na utwór Proste Słowa 2, to jest jeden z tych utworów, które pokazują takie trochę nowe rozdanie na szlagierowym rynku, bo niewiele jest takich brzmień. Jest tak, że mógłby cię ktoś tam wsadzić do tej jednej szufladki z Blue Party? Nie wiem, czy to jest to samo co Blue Party. Czy byłaby ta sama szufladka. Tak bardziej myślę, no taki nowoczesny szlagier. Nowoczesny szlagier. Nowoczesny szlagier. Takie, Stach kiedyś wymyślił taką kategorię i teraz ją też trochę... No właśnie. Tak. Hannes Disco się do nas nazywa. Aha. Hannes Disco. Okej, nie, to idzie w dobrym kierunku. A jak dobrym, sami się Państwo o tym przekonacie, bo utwory Krzysia w naszej liście się znajdują, a mało tego, taka płyta też możecie się po prostu sprezentować jako gieszynk. O gieszynkach, Wigilii i o tym wszystkim jeszcze chwila. Klachać wydymy. Świat. Za to, że wciąż przy mnie jesteś blisko tak. Szykujemy się do Wigilii, szykujemy stół. Jak przystało na głowa domu, to pewnie zasiadasz na samym środku. Ale powiedz mi, jak to wygląda co do tych potraw? Jest 12 potraw? Staramy się, żeby było 12 potraw, ale przeważnie tradycyjne. Nic jakiegoś tam wymyślnego, nic nowego, nieznanego. Czyli tylko... co? U nas jest podstawa, to jest tak, siemieniotka musi być. No czyli tego już na moim stole nie znajdziesz wigilijnym, no ale go daj dalej. Jest podstawa, musi być. Druga potrawa, karp. No karp, ale taki dzwonko czy... Dzwonki. Mhm. Tak, dzwonki. Trzecia potrawa, makówki. No to proszę bardzo. Kompot z owoców suszonych. To musi być, proszę wiadomo. Bardzo, tak. Rzadko, ale niekiedy jest moczka, bo nasi znajomi znowu lubią i robią moczkę, to niekiedy nas prezentują na moczkę, to też się pojawia, ale rzadko. No, moczka jest też takim, tak samo jak i siemieniotka. Tak, siemieniotka, no, trzeba to polubić. To trzeba polubić, tak, to ale siemieniotka jest jeszcze czasochłonną potrawą. Bardzo, my to robimy dzień przed Wigilią. Bo to się uciera, przeciera i w ogóle dlatego... Jeszcze całą noc trzeba moczyć te siemię. Później żeby dopiero, łatwiej to szło. Tak, później one się musi otworzyć. Mhm. I później dopiero woda przygotowana, wrząca musi być i wtedy się to rozściera. Jest trochę roboty z tym. Ale smak też jest tak samo specyficzny, jak i moczki. Ja. To są rzeczy, które trzeba lubić. A jest coś takiego na stole, bez czego sobie nie wyobrażasz świąt? Jakoś taka potrawa? Że musi być, bo jak i nie będzie, to nie są święta. No to mówię, to właśnie siemieniotka i makówki. I tyle. I karp. I tyle, to są trzy rzeczy ja. To czuć wtedy, że to są święta. O, te święta już czuć bardzo długo, bo ja ci powiem, nie wyobrażam sobie świąt na przykład bez mandarynek, bo leku się w mandarynka zaczyną zamieniać. Pamiętam czasy, gdzie właśnie mandarynka się kojarzyła tylko ze świętami. No tak, w ogóle było. Owoce, mandarynka, owoce, pomarańcze, tak. Nie było tego, tylko święta były. Znam też te czasy, a banany trzymało się w łóżku, żeby tak szybko nie dojrzały. No. Takie były czasy, z młodzież w ogóle sucho. Dobrze, Krzysiu, to na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia chcę, żebyś przyjął od nas najserdeczniejsze życzenia, żebyś też wziął i oczywiście zaniósł je do siebie, do domu, przekazał swoim domownikom. Spędźcie je w zdrowiu i przede wszystkim w gronie najbliższych. No i żebyście o polityce za dużo nie gadali przy stole. W ogóle. Bo to zaraz jest haja. W ogóle nie, to nie jest temat na święta. To nie jest temat na święta, a na ten rok nowy to zdrowia przede wszystkim. Bo jak to zdrowie będzie, to będę mógł się spotykać. Człowiek wtedy będzie mógł i tworzyć dalej, i spotykać się. Dziękuję za zaproszenie, bo bardzo miło. Także Sebastianie, dużo zdrówka. Dziękuję Ci bardzo. Zdrowych, radosnych świąt. Dziękuję Ci bardzo. I fajnego geszynku pod choinką. Dobrze, to by się moja za geszyn nie przewlekła. Ja. Krzysiu Pietrek, moim Waszym gościem był w Proste Mili. Dobrych kilka lat żyjemy z myślą, że ten czas nam szansę da. Na drodze mamy ciągle przeszkód wiele. Ufamy, że to wkrótce zmieni się. Zakochać chcę się jeszcze jeden raz. Wokół widzę twoją twarz, a czasu zostało tak niewiele. Wystarczy prosty gest. Daj mi słowo, że zaufasz mi. Ja nie mogę przestać o nas śnić. Ty coś w sobie masz. Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je jak najprędzej. Pokaż mi, gdzie jestem piękny, twój kolorowy świat. Podziel ze mną nadzieję, otwórz serce i daj siebie. Pokaż mi, jak jest przepiękny twój kolorowy świat. Wiem, że smutne chwile już nie nadejdą. Zmieni się nam obraz wszystkich spraw. Zanim ty odejdziesz, odnajdę siebie. Nie odpuszczę miłości nam. Mamy siłę, by o nas już zawalczyć. Niebo błyska czarem gwiazd. Słońce rozświetliło skalę barw, a ja w tym błogim stanie chcę jak najdłużej trwać. Daj mi słowo, że zaufasz mi. Ja nie mogę przestać o nas śnić. Ty coś w sobie masz. Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je jak najprędzej. Pokaż mi, gdzie jestem piękny, twój kolorowy świat. Podziel ze mną nadzieję, otwórz serce i daj siebie. Pokaż mi, jak jest przepiękny, twój kolorowy świat.